Wymieniona prawa strona defensywy, a także ten jedyny napastnik. A teraz bardzo dobry przechwyt Nikoli Zalewskiego. Od razu pierwsze celne uderzenie i bardzo szybko otwieramy wynik tego spotkania. 49 sekunda była na zegarze stadionu w Ząbkach, gdy Hubert Turski kieruje piłkę do siatki rywala. Liczymy na to, że te kolejne ciosy będą szybko zadawane. Zaczęło się od tego wrzutu z autu Kuby Iskry. Tutaj Zalewski jeszcze piłkę stracił, ale po chwili wykorzystał to nieporozumienie między Dominikiem a Popowiciem. No ale to nie jest też tak, że wynik 1-0 już nas w jakikolwiek sposób urządza. Francuzi zaczęli troszkę później, bo w minucie trzeciej. My w minucie pierwszej chcemy pójść za ciosem. Hubert Turski! No to jest fantastyczny początek spotkania, nie tylko w wykonaniu Polaków, ale przede wszystkim w wykonaniu tego zawodnika z numerem 18 na plecach. Piękne uderzenie, tam chyba był jeszcze rykoszet, ale ta piłka pięknie tutaj wylądowała. Urywa się Niewiadomski, no jak na stopera odważna akcja, i za chwilkę może dostać podanie od Huberta Turskiego. Pytanie, jak on się zachowa, będąc w polu karnym. No i zachował się tak, że myślę, no jedyne co możemy zrobić, to pokłonić się tutaj przed tym golem Kuby Niewiadomskiego. Tak, Turski z asystą, Niewiadomski z pięknym trafieniem lewą nogą. Tutaj nie zastanawiał się zbyt długo, jak rozwiązać całą sytuację. Mocne uderzenie, piłka odbiła się bodajże jeszcze od poprzeczki. Tak. A my teraz szukamy podania między strefy. Takie podanie wykonał Kozłowski, ale szkoda, że Zalewski nie zdołał tej piłki opanować. Może teraz będzie niebezpiecznie. Jest pierwsza szansa dla reprezentacji Luksemburga i tego się nie spodziewaliśmy. Alessio Curci pokonuje Mikołaja Biegańskiego. Strzał przy bliższym słupku. Trzeba przyznać, że Alessio Curci teraz idealnie tutaj zmierzył wszystko swoją tutaj linijką, bo tą piłkę skierował idealnie do siatki. Przy odsłupka piłka wpadła. Dla Lucas Correa tam był, teraz Brian Gonsalves. Muszą kierować piłkę do bramkarza zawodnicy naszych rywali. Filip Marchwiński, to będzie znakomita okazja na zdobycie gola na 4-0. Kacper Kozłowski, chciałoby się powiedzieć, dopełnia formalności w minucie 23. Hugo Dorego na pewno tego meczu nie będzie wspominał dobrze, bo tutaj no szkolny błąd, tak to trzeba nazwać. Dorego dał sobie wejść na głowę, można powiedzieć. A teraz ruszamy w drugą stronę. Jesteśmy czujni, bo tutaj jest Alessio Curci. Podwojony. Iskra. Czy był faul w polu karnym? Sędzia Urs Schnüller pokazuje, że tak. SG Hoffenheim. Naprzeciw niego Mikołaj Biegański. Hoffman. 2-4 w minucie 26. 6 goli już oglądaliśmy. Naprawdę tutaj wszystko się szybko toczy na boisku w Ząbkach. Te europejskie marki tutaj posłane w drugi róg. Mikołaj Biegański, Marcel Wędrychowski. Ustawieni w zasadzie na linii bramkowej zawodnicy biało-czerwonych. Na bliższy słupek Filip Marchwiński i nie wiem, czy to jest jego trafienie, czy to jest trafienie samobójcze. To wszystko my sobie zobaczymy jeszcze na powtórce, ale to nie ma tak naprawdę dużego znaczenia. Ważne to, co w sieci. 5-2 dla biało-czerwonych. Tak, tutaj ustawienie naszej drużyny teraz świetnie. Biszeler mocno w kierunku Curciego. Alessio Curci sam na sam z bramkarzem. Nie można takiego zawodnika dopuszczać do takich sytuacji, no bo jak to się kończy, widzimy. Tak, bardzo dobrze Popowicz zagrał w defensywie na asekurację, stąd wzięła się pierwsza faza tej akcji. Patrzymy jeszcze raz tego szerokiego kadru. Trafiona piłka, trafiony w zasadzie piłką Wędrychowski. Hubert Turski znowu tutaj łatwo dał się ograć, tym razem Dzogowicz. Na Wędrychowski zakończył to wszystko bez większych problemów, strzałem do pustej bramki. Pogoń on fire, teraz można powiedzieć, tak? Bo tutaj obaj ze Szczecina zawodnicy tutaj rozmontowali. Są Polacy, Iskra do Kamińskiego, bardzo dobrze, Kamiński ograł Mateusza. Kamiński płasko do Marcela Wędrychowskiego. 10. bramka w tym spotkaniu, 7-3 dla Polski. Dwójka rezerwowych skrzydłowych teraz dała sobie znać. Kamiński, myślę, że potrzebował takiego dobrego zagrania w tych eliminacjach. Idealnie zwiódł rywala, wyłożył piłkę jak na tacy, a Wędrychowski po raz drugi bardzo pewnie z bliskiej odległości pakuje piłkę do siatki. To, co nas cieszy, to że w tym momencie bilansem bramkowym, panie Dawidzie, niech szybciutko podliczę. Francuzi prowadzą 2-1, my wygraliśmy z Finami 2-1. My tutaj wygrywamy 4 bramkami, Francuzi również wygrali 4 bramkami. No to bilans bramkowy jest na tym etapie równy. My mamy więcej goli strzelonych i ten mecz z Francją zapowiada się, no jak taki finał, powiedzmy, tej grupy 7.